Po latach negocjacji ministrowie obrony Francji i Niemiec podpisali porozumienie w sprawie wspólnie finansowanego systemu czołgów naziemnych. Budowa następcy używanych obecnie przez Niemcy i Francję czołgów Leopard 2 i Leclerc ma także wysłać sygnał do europejskiej współpracy w polityce obronnej. Istotą porozumienia jest stwierdzenie, że w 2040 roku będziemy mieli ten sam czołg, ponieważ nie ma planu, w ramach którego obie armie lądowe nie byłyby zaangażowane globalnie przeciwko tym samym przeciwnikom lub w każdym przypadku w tych samych wspólnych warunkach szkolenia. A potem przyglądamy się naszym potrzebom, znajdujemy umowę dystrybucyjną dla naszych przemysłowców, więc oczywiście jest równowaga. Jest to ważne z politycznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Obaj ministrowie obrony wezwali do opracowania wspólnej europejskiej strategii obronnej. Ale chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Jest to także wyraz tego, co wyraził prezydent Francji w swoim niedawnym przemówieniu. Potrzebujemy europejskiego zrozumienia na przemysł zbrojeniowy, na rozwój sprzętu obronnego w Europie. W świetle rozwoju sytuacji na świecie musimy, z pewnością nie w perspektywie krótkoterminowej, to się nie uda, ale w perspektywie średnio i długoterminowej, jakbym miał to ująć, wypracowywać najlepsze rozwiązania obronne w Europie. Najlepsze rozwiązania, najlepiej także pochodzące właśnie z Europy. Projekt ruszył w 2012 roku równolegle z projektem przyszłego samolotu bojowego, na którego opracowanie zgodziła się już Francja, Niemcy i Hiszpania.